Młodzieżowa Rada Miejska w Radoszycach to młodzi ludzie z ambicjami, którzy dbają także o potrzeby młodzieży w swoim regionie. W celu integracji najmłodszych w minioną sobotę w Szkole Podstawowej imienia generała brygadiera Antoniego Hedyszarego w Radoszycach zorganizowali już drugą edycję Radoszyckiej Nocy Bibliotek. Gościem specjalnym wydarzenia była regionalna pisarka Pelagia Borowska. Noc Bibliotek to już drugie w tym roku wydarzenie organizowane przez Młodzieżową Radę. Pierwsze odbyło się również mniej więcej tą porą rok temu i spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i zebrało bardzo dużo pochlebnych opinii. Stwierdziliśmy, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie, na której młodzież będzie mogła się zintegrować, będzie mogła dowiedzieć się nowych rzeczy oraz świetnie się bawić. Na początku przygotowane zostały gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, podczas których wszyscy aktywnie uczestniczyli, świetnie się przy tym bawiąc. Oprócz tego każdy uczestnik mógł pogłaskać prawdziwego orła. Co? Ale nie ruszaj ręką. Zgromadzonych odwiedził także gość specjalny, regionalna pisarka z miejscowości Wiosna, Pelagia Borowska. Cieszę się, że zostałam tutaj zaproszona. Ja przez wiele lat pracowałam jako bibliotekarka szkolna, no i teraz już mam to za sobą, ale z młodzieżą się zawsze chętnie spotykam. Więc bardzo się cieszę, że jesteście tutaj. Gość specjalny to autorka felietonów, reportaży, opowiadań i powieści. Jej dzieła to m.in. mini-trylogia powieści Trzynasty Księżyc, Źródło Biruty i Jarzębinowe Ścieżki, opowiadające o sympatycznej nastolatce, osadzona w realiach świętokrzyskiej wioski oraz Kielc, gdzie bohaterka wkracza w dorosłe życie. Długo zastanawialiśmy się, jaką osobę wybrać jako gościa specjalnego. Wybór padł na panią Pelagię Borowską, dlatego że jest ona autorką właśnie książek dla młodzieży oraz pochodzi z naszego terenu i stwierdziliśmy w takim razie, że warto jest promować lokalne talenty. Po ciepłym pożegnaniu gościa specjalnego nadszedł czas na poczęstunek oraz quiz wiedzy o książkach. Był to znakomity sposób na sprawdzenie swojej znajomości literatury oraz uzupełnienie wiedzy, jednocześnie świetnie się bawiąc. Na koniec wydarzenia odbyła się gra miejska. Młodzieżowi radni przebrani za przeróżnych bohaterów literackich zadawali uczestnikom podzielonym na 6 grup rozmaite zadania. Ich celem było wykonać misje zebrane od wszystkich postaci i ostatecznie dotrzeć do skarbu. Z gry miejskiej jesteśmy chyba najbardziej dumni jako młodzieżowi radni. Biorąc pod uwagę zainteresowanie młodzieży, frekwencję oraz dobre nastroje uczestników, które zostawiła po sobie Radoszycka Noc Bibliotek, w przyszłym roku możemy spodziewać się kolejnej edycji tego wydarzenia.